Dzień dobry we wtorkowe upalne popołudnie. W dzisiejszym odcinku garść przemyśleń na temat bardzo długiej i zimnej zimy, która nas czeka. Także zapraszam. Dzisiaj tutaj będę nagrywał. No, w sumie bardziej na tym, w tym mini parku za dziedzińcem. Po drodze jeszcze mijam studnie. Nic nie widać. Od jakiegoś czasu Ukraina jest w otwartej wojnie z Rosją. Rosja nazywa to specjalną operacją militarną, no ale jest to wojna. No i z racji tego, że Rosji nie udało się zająć Ukrainy tak szybko, jakby chcieli, a Ukrainie udało się uzyskać wsparcie praktycznie całego świata, to wojna się przeciągnęła i rozciągnęła się poza jakby pola bitwy, poza front. I jednym z elementów tej wojny jest właśnie szantaż energetyczny. Czyli Rosja jako stacja benzynowa Europy zaczęła grozić, zaczęła w pewien sposób uskuteczniać strategię odcinania przepływu surowców paliwowych, czyli gazu, węgla i ropy naftowej. No i cokolwiek nie mówiliby w wiadomościach TVP1, to jednak Polska jest w dość dużych tarapatach, bo nie mamy wystarczająco dużych zapasów gazu, nie mamy wystarczająco dużych zapasów węgla i z ropą naftową to w sumie nie wiem, to się akurat nie wypowiem. No i problem jest taki, że już teraz tęgie głowy w zakładach, które produkują prąd, w zakładach, które produkują ciepło, muszą dokonywać szacunków, jak to będzie wyglądać i cenowo, i produkcyjnie za najbliższe pół roku, za najbliższy rok. No i zaczynają się pojawiać właśnie prognozy i są dość zatrważające. U mnie prąd chyba 3 razy tyle, co miałem. Co prawda to było jakieś małe niedoszacowanie, więc 3 razy tyle jeszcze da się przeżyć. Natomiast podejrzewam, że u niektórych osób było dość dobrze oszacowane i też mogą mieć spory problem z przyszłymi rachunkami za prąd. Ja mam ogrzewanie gazowe. Wcześniej był tam piec na węgiel i skuszeni trochę, chociaż nie, no może skuszeni to za dużo powiedziane. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem utrzymywania wysokiej jakości powietrza, czyli po prostu przy pierwszym możliwym momencie przerzuciliśmy się z pieca węglowego na piec gazowy, który no, poprawia jakość powietrza, generalnie mniej szkodzi powietrzu. No i z gazem jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądało cenowo, ale też nie wygląda różowo. W telewizji mówią, że zapasy mamy prawie w 100% uzupełnione, magazyny na gaz. Tyle, że te magazyny pokrywają chyba ze 20% zapotrzebowania gospodarki całej, całego kraju w skali roku. No, czyli 2-3 miechy pracy. Bo gaz nie tylko jest do palenia w domach, ogrzewania domów, ale też bierze udział w różnych procesach chemicznych, więc jest cenny sam w sobie. Także ja z gazem nic jeszcze nie wiem. Póki co dopłaty są do węgla, więc rodzice zawsze się śmieją, że mogliśmy zostawić ten piec węglowy, wpisać go, że też ocieplamy i węglowym, i gazowym, zgarnąć dopłatę i mieć jakiś zapas teoretycznie na ten gaz. Może coś się pojawi, jakaś dopłata, może nie. W każdym razie, no, jak chcesz liczyć, to licz na siebie i już teraz liczymy, że będzie grubo. Natomiast to, o czym mówię, to jest perspektywa takiego użytkownika końcowego, takiego konsumenta w domku jednorodzinnym. Okazuje się natomiast, że może być jeszcze ciekawiej, bo niektórzy ludzie mieszkają w blokach na przykład, a bloki często są ogrzewane przez elektrociepłownie. Więc elektrociepłownie też dadzą im jakieś konkretne stawki za ciepło. Także mimo, iż może bezpiecznie nie palą gazem, to i tak może to zaboleć. Może to zaboleć nawet jeszcze bardziej,
No bo wiadomo, w całym procesie są jacyś jeszcze pośrednicy, więc wszystko procentowo może mieć jakiś kolejny swój narzut. Więc cała masa ludzi, którzy mieszkają w budownictwie wielorodzinnym, też może dostać całkiem nieźle po kieszeni. Ale pięknie odżyła zieleń po tych kilku dniach deszczów, a teraz upał. Fajna sprawa. Największy problem jednak mogą mieć instytucje publiczne i samorządy, bo oni mają dość ciasny budżet jak zwykle i już dostają wyceny. I taka ciekawostka właśnie, jaka wycena się pojawiła dla gminy Otmuchów. Teraz czytam artykuł ze strony. Gmina Otmuchów wraz z 37 innymi samorządami województwa polskiego stworzyła grupę zakupową do spraw zakupu energii elektrycznej. Grupa ta zawsze uzyskiwała dobrą cenę za zużywaną energię. Tak było. W wyniku ogłoszonego przetargu na rok bieżący uzyskaliśmy najniższą ofertę w wysokości 1,2 miliona złotych rocznie. Czyli prąd w gminie Otmuchów rok 2022 1,2 miliona. Przetarg ogłoszony na rok 2023 dał wynik w postaci oferty o wysokości 4,6 miliona złotych za rok. Jest to wzrost o 383% w stosunku do roku bieżącego. Musimy zatem zwiększyć wydatki na oświetlenie o 3,4 miliona złotych. Przeliczając na jednostki z mojej gminy, jest to około 15 świetlic kontenerowych albo 2,5 drogi na Malarzewice, no taka lokalna droga. Albo 1,5 dworca autobusowego. To omawialiśmy z Pawłem, Centrum Rzeszatkowe. Albo 2 żłobki, takie jak w Grądach. Czyli generalnie całkiem spore i fundamentalne wydatki naszej gminy. Czyli jak to będzie w praktyce wyglądać? Użytkownik domku jednorodzinnego, tak jak ja, pewnie zobaczy wyższe rachunki. Być może obniżymy temperaturę docelową o 1 albo 2 stopnie. Być może będziemy bardziej pilnowali, żeby troszkę mniej wietrzyć. A być może te wahania zmieszczą się w naszym budżecie i jakoś tego nie odczujemy. Użytkownicy z mieszkań wielorodzinnych, z bloków na przykład, dostaną dość duże rachunki. Część będzie pewnie płacić, część nie. Mogą się pojawić jakieś opóźnienia. Elektrociepłownie czy tam dostawcy lokalni, jakieś kotłownie mogą mieć problemy z zakupem paliw. Więc oni mogą na przykład mieć ograniczenia w dostawach ciepła, pojawiać się u nich. I może tak być faktycznie, że będzie grzane powiedzmy od 18 do 4 rano i nie więcej. Natomiast gminy to będą miały twardy orzech do zgryzienia, bo mogą na przykład zacząć wyłączać oświetlenie nocne. Albo jakoś ograniczyć to oświetlenie do jakichś takich najbardziej istotnych skrzyżowań, najbardziej istotnych punktów. Miasto będzie zaciemniane. Może to być plus, no bo wskażenie światłem jest jakimś tam efektem, który jest dość negatywny dla człowieka. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w społeczności, która jest aktywna w nocy, oświetlenie jednak zwiększa poczucie bezpieczeństwa i chyba zwiększa bezpieczeństwo per se, więc będzie jakiś taki trade-off typu siedźcie w domu, śpijcie dłużej, nie łaźcie po mieście, bo będzie ciemno. No właśnie, drogi będą oświetlone, dobrze by było. Bezpieczeństwo pieszych. Słabo byłoby, gdyby wszystko było pogaszone. Także, no, szykują się ciekawe, długie, zimowe miesiące. Na pewno każdy zostanie po kieszeni. Nawet jeżeli żadne z tych trzech scenariuszy się nie zadzieje, to inflacja pójdzie dalej w górę. To wydaje mi się, że będzie wciąż na absurdalnym poziomie. No bo wszystko, co nie kupujemy, wszystkie usługi i towary są gdzieś przewożone, są gdzieś magazynowane. Są w jakichś miejscach, gdzie musi być konkretna temperatura przechowywana. Samo sprzedawanie tego wymaga oświetlenia jakiegoś sklepu. Także no, nie ma opcji. Uzależniając się od surowców z Rosji, wpakowaliśmy się bardzo mocno i ta zima może być pierwszym hasłem sprawdzam, jak bardzo jestem w stanie sobie poradzić. Co będzie po zimie? Trudno powiedzieć, ale ja obstawiam, że no, ta zima może być ciekawa i może być dość stresująca. Ale żeby nie było, ja wcale jakoś się strasznie z tego powodu nie cieszę, że będą ciekawe czasy. Jak dla mnie, mogę się zupełnie mylić i anomalie z cenami paliw mogą być chwilowe. I z chęcią właśnie chciałbym zobaczyć w okolicach lutego, marca komentarze,
Stary, całkowicie się przeliczyłeś. Była sielanka. Daliśmy radę, nie ma żadnej spiny. Jak dla mnie też to pasuje, bo jak mówię, no może być ciężko, ale raczej nie wiem, czy to jakoś strasznie zbuduje naszą odpowiedzialność społeczną, zbuduje naszą wiarę w ludzkość, w siebie, cokolwiek. Nie wiem, czy coś z tego byśmy zyskali, nawet jakbyśmy przeszli przez jakieś takie ciężkie czasy. Znaczy jest jeszcze scenariusz taki turbo negatywny, że pojawią się 10, 15, 30 tarcza węglowa, gazowa, prądowa, ciepłowa, cokolwiek i przejdziemy tą zimę. Ludzie będą zadowoleni, bo należało mi się, to dostałem. A państwo będzie na skraju rozsypki i to będzie tylko kwestia czasu, kiedy faktycznie będzie musiało ogłosić bankructwo i się zaczną dziać już trochę bardziej nieprzewidywalne rzeczy. Dobra, to na dzisiaj już kończę, bo mi się faktycznie chyba trochę pesymizm włącza. Jakaś wizja granicząca z umiarkowaną apokalipsą. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze mnie, to zapraszam. I hej, do następnego.